Hello, siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wikingów, 7 rano, a więc tutaj się niektórzy budzą. No właśnie, teraz tak słyszałem z tego, co od was też te podpowiedzi, jest bardzo przydatne czasami, że oni mogą też być niezadowoleni, że tutaj mają tak dużo chłopa w domu. Tak więc trzeba by było zrobić tych chatki, w tych chatkach po, powiedzmy, góra 4 osoby. Czekajcie, bo tutaj nie wiem już, ile tutaj jest. A, czekajcie, dobra, to bo my mamy... Wydaje mi się, że my mamy 8 mieszkańców, tak? Zrobię tutaj do końca. To mógłbym tutaj kogoś... O, mogę tutaj dobudować nawet, na przykład. To mógłbym tutaj kogoś przenieść, to może trochę też... Będzie pan zadowolony bardziej, nie? Właśnie, czekaj. Tak, wtedy bym to kasował i to, powiedzmy, nie? I wtedy bym mógł też zarządzaj chata 2, chata 1, chatka zbieracza. Powiedzmy, że przepisałbym tego, nie? Dobra. To jest jedna rzecz z waszych podpowiedzi. Druga rzecz, która jest dla mnie po prostu rozwala mi mózg, jeżeli tak jest, że... O, tutaj to już widzę, że nikt nie pracuje ogólnie. Oczyść poletko. Co? A, ja to mogę tak oczyścić. A, nie, bo tutaj... Uprawiaj. W takim sensie zadania. No właśnie, ale tutaj jest tak. Nasiono lnu. Właśnie, czemu tu nikt nie pracuje? No i podobno, czekajcie, czekaj. Może tu jeszcze jakieś zadania. Przeglądanie zadania. Ale tutaj są zadania zrobione. Bo ktoś widziałem, pisał, że nie mam ustawione czegoś tam. No ja mam ustawione tutaj. Z drugiej strony znalazłem gdzieś... Załóż odpowiedź. O, czekaj, tu ktoś pracuje chyba. Do roboty! Ona pobiegła. Chyba nasiona zabrać. Bo z drugiej strony widziałem też... Wydaje mi się, że to był błąd, że ona tutaj stała. Zobaczcie, bo teraz pracuje. Widziałem też gdzieś właśnie... W jakimś na jakimś forum, że to, że ona stoi, to też ludzie narzekali, że to jest błąd jakiś. I że... Kurde, tutaj zniszczę niepotrzebnie ten len. I właśnie dużo ludzi tam narzekało ten błąd. Ale mam nadzieję, że to nam się teraz zrobiło ładnie, elegancko. Harmonogram teraz, godziny pracy, niepokój w pracy. Bo teraz przede wszystkim te harmonogramy. No kuźwa, z tym harmonogramem to nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś ktoś widziałem, że też mi pisał, że trzeba po prostu próbować. Dla mnie to jest troszkę takie chore, bo ja teraz nic nie będę nic robił innego, jak tylko siedział godziny pracy. No on też ma godziny pracy, nie? Nie podoba mu się. Nie będę nic innego robił, jak próbować... Co? Ciało Michajec mniej. Siła drwala, zdolny ogrodnik. O, on jest fajnym ogrodnikiem. Amalie. A gdzie ona pracuje? Obozowisko warsztatowe. Albo może ją tutaj dać. Dobra, ta widzę, że już pracuje nagle. Udało mi się ją zmusić do roboty. Tak powiedzmy. Tu jakieś widzę, że płotek zaczyna być. No właśnie, inna rzecz, to martwi mnie to tutaj. To też jest coś, co powinni chyba twórcy poprawić, bo widzę, że ten...
Płotek to się taki trochę, chyba nie taki jakbym chciał robi. Chyba żebym zrobił tutaj przez ten kamień, tutaj o cyk cyk cyk, wtedy tutaj górą. O, chyba to by było dobre, to by było, chyba był lepszy pomysł. Cyk. To wtedy bym musiał też chyba rozmontować tą bramę. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak, że... Flimsy Gate. Tak. Zrobimy to tu, w ten sposób, nie? Dobra. Dobra. I wtedy byśmy pociągnęli to, ten płot te tutaj. Zanim oni mi zbudują ten płot, już nie pamiętam, który budowałem, ten lichy? Chyba ten, tak, lichy płot. Dobra. Cyk, 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 cyk. A na tym nie można budować. A nie można na pewno? Na kamieniu nie można, dobra. To trzeba było jeszcze obejść ten kamień w tym momencie. Dobra, na razie niech tyle będzie. O, dobra, no i ta pracuje w końcu. I sama zaczęła pracować. Musiał to być jakiś błąd. Widziałem, że było tam... Czytałem gdzieś na forum właśnie o tym, że też mają ludzie taki błąd i po prostu trzeba wtedy uruchomić na nowo grę. Albo save'a, czy coś w tym stylu. Po prostu trzeba wyjść do menu i na nowo uruchomić, nie? Tutaj, czekaj, bo jeszcze tu, jak tu jest z tym domkiem tutaj? Czy tutaj? A, bo my nie mamy sianka. Sianko, sianko. Koleżanko. Przynieś sianko. O, na sianku. Będzie wdzianko. No, nieważne, nie słuchajcie mnie. Mamy trochę miejsca, dobra, to ja pójdę sobie po sianko. Co ty chcesz? Mały kamień, potrzebuję do tego do wytwarzania. To by musiał kamieniarz pójść pozbierać. Kurczę, no może bym zbudował wtedy w takim razie kamieniarzowi miejsce do popisu. Kamieniarza mamy tutaj. Mamy też znacznik pozyskiwania polowania, okej. Okay. Tu jest pozyskiwania drewna. Ja bym chciał też gdzieś te drewno, kamień znaczy się, powiedzmy, położyć tutaj. Chyba. Nie wiem, czy tam będzie jakieś w ogóle te... A są tu kamienie, dobra. To tutaj tak. Bo tutaj tak. Tu jest sporo kamieni. No, no, tam jeszcze jest kamień. Dobra, to w takim razie budujemy... Znacznik pozyskiwania kamienia. Cyk. Aha, tylko że ja nie mam... zwykłych gałęzi. O, matko jedyna. Gałęzie zachowaj. Gdzie tu są jakieś gałęzie? Cyk. Tu są jeszcze jakieś. No tutaj trochę jeszcze kamień nie jest. Znaczy problem jest w tym, w tej grze teraz taki, że będą trzy dzióbaki.
sensie takim, że zacznie nam brakować kamieni w okolicy. I to będzie taki, moim zdaniem, dosyć poważny problem. Dobra. Tyk. Mamy to. Dobra, mam nadzieję, że też cebulę tam będzie. Widziałem też podpowiedź, że o, zmarnowane pole, bo 4x4 jest maksymalne i później nie można zwiększać. No to jest kolejny problem tej gry, że nie można po prostu zwiększyć pola, że trzeba zniszczyć ten. A po drugie to, skąd miałem widzieć, że tu jest 4x4, to jest ten. Co ty chcesz ode mnie? Dobrze było tu mieć kompostownik, uprawa. Kompostownik, a możemy w ogóle zbudować kompostownik? Czekaj, a może... Ale właśnie, no bo nie ma tutaj żadnych kompostowników. No tutaj to umiarkowanie się zmniejsza, niepokój w pracy, godziny pracy. No ja naprawdę nie rozumiem tego. Ja naprawdę nie rozumiem tego z godzinami pracy. Nie wiem, ktoś mi może to wytłumaczyć. Ktoś mi może wytłumaczyć to, jak to działa z tymi godzinami pracy? Nie wiem, może taka przerwa po środku dnia? O, może to coś da? No i a co, ty już dalej nie pracujesz? To już ci się nie chce dalej pracować? Spieprzaj Unity ode mnie! Tak samo jak ktoś mi pisał, tylko tego nie można. Zarządzanie pracownikami. Te otwórz Ata Drwala. No i tutaj nie można zrobić tak, że coś jest poniżej. To jest high. Ale czekaj, gdzie to jest tu? Nie można przecież zrobić... Gdzie to jest, kurde? O, mid. I tu mam low. Aha, czyli można tutaj odpisać kogoś od zadania. W takim sensie, okej. Ale na siada to u nich zbierałem pióra. Na razie poproszę, bo mam ich dużo. A resztę niech zbiera. Faktycznie można odpisać pracownika, żeby z tego zadania. No dobra, ale to kurczę, to powinno być też możliwość... Znaczy nie, no przypisanie pracownika też, bo powiedzmy, jak będziemy mieli dwóch albo więcej pracowników. Czemu ona, kurde, nie chce mi tutaj tego pola robić? Czy ktoś mi może wytłumaczyć to? Nie wiem, ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego na przykład nie chce mi tutaj siać. Nie, może ja muszę się wpierw sam zabrać za to. Nie wiem, dla mnie to jest, kurde, jakiś... Po prostu nieporozumieniem tutaj, jak to działa. Przepraszam bardzo, ale to jest nieporozumienie. To w ogóle nie działa. A, o, czekaj. A teraz? Co? Tu jeszcze trzeba na wszystko kliknąć? Żeby to była ten? No nie żartuj, że ja musiałem tutaj jeszcze wszędzie kliknąć. Naprawdę? Może teraz będzie sadzić faktycznie. Ale przecież to jest durne. Nie wiem, kto to wymyślił. I masz jakieś cebulki tutaj ugotowanej?
Nie, grzyby tylko. No trudno się mówi. No ale grzyby to, bo oni też mogą tutaj zbierać, nie te grzyby. Dobra, czekaj, czekaj. Pokaż, czy tutaj dom jest. Czy... O Jezus, no tak się... A, mówiłem iść po sianko. Tylko, że się zatrzymałem, żeby zbudować coś tam. Dobra. Let's go, po sianko. Sianko, sianko, koleżanko, bo bez sianka to nie wdzianko. W ogóle pałki chyba już nie mamy zrobionej, nie? Trzeba by było jakąś sobie zrobić, jakiś broń. A może taką prostą? Z żywicą? Nie, ale tam. Będę grabiami po plecach napierdzielał. Przeoraby komuś plecy w razie czego. Nie czuję już takiej siły. To przykro mi. O, tu jest jeszcze sianko. Może trzeba było też warsztat po prostu na poziom drugi. Na. Ale cebulę to dobrze. Cebulę to jak będziemy mieli, to będzie elegancko, bo cebula też tam trochę leczy. A tutaj jest pozyskiwanie drewna. No to tu powinien też sianko ten pozyskiwać mój kolega. Może szybciej. Szybciej chyba to sianko będzie, jak ja sam pozyskam. Sporo grzybów jest, widzę. W lesie. A po deszczu podobno właśnie grzyby wyrastają. Czyli jak w prawdziwości! Kurde, tylko że teraz mnie martwi to, że temperatura jest coraz niższa, a my jeszcze nie mamy... Włókno, włókno. Jest nawet dużo tego włókna. Tu jest jeszcze kapucha. Sianko to ja mogę... Czekaj. Kora. O, kora. O, kora. Sianko, sianko. Oho. Co? Niedźwiedzia? No, chyba ich pogięło. Jakiego niedźwiedzia? No chyba ich pogięło, że ten niedźwiedź tutaj atakuje. No chyba go pogięło. Dawać. O! No przecież... Uhuhuhu. Chodź. Panie Miśku. Uuu, zablokowałem się! Zablokowałem się! Odejdź ode mnie. Siema. On skoczył na ten! Ratunku! Ratunku! No przecież jak ja mam tu przeżyć? Nie! Zostaw to! Odwróć się jako duch? No przecież jak? No nie, no przecież co jest? Nie mogę jako duch go atakować. Ja teraz muszę kogoś wpierdzielić. Niedźwiedź. No ale przecież no jak? No mogę kogoś tutaj, nie? Majwi. Przepraszam, muszę komuś... Przytrzymaj, zbierz duszę, spowoduje poświęcenie mieszkańca, no. Cóż. Ciebie bierzemy.
No ale to przecież mi ten niedźwiedź rozpitoli cały ten. I se poszedł. No co? Przyszedł, rozpierdolił mi tutaj wszystko. Oho. Ognisko mi rozpitolił. No nie mogę. Nie wiem, czy on mi coś jeszcze rozpitolił. Nie mam tutaj żadnych tych. O, Jesus Christ. Nie podoba mi się to. Ona ma trochę tutaj biegłość w praktykach rolniczych. Może byśmy ją albo tą damy. Bo ona ma dobre te. A najwyżej później godziny pracy, lęk przed snem. Godziny pracy jej się nie podobają też. To mi się dopiero nie podoba. Przyszedł niedźwiedź, rozpitolił wszystko. Rekreacja. Powiedzmy, że tutaj dostaniesz. O, zróbmy tak. Na razie. Zobaczymy, jak to zadziała na nią. Dobra, ale ona ma dobre uprawy. Ja, niedźwiedź mi kurde rozpitolił. Musiał poświęcić jednego tego ziomeczka, nie? A idź, panie. Człowiek tu pracuje w pocie czoła. Wszystko próbuje zrobić. To przyjdą i rozpitolą. Weźmy ten jeden duży kamień tu, połóżmy i go rozłupmy. Potrzebuję małe kamienie. To nie jest chyba opłacalne, to co robię, no ale trudno. Trudno, takie życie. Życie jest nobelą. Raz wrogą, a raz jeszcze bardziej wrogą. Ja musiał chyba pobiec w tym momencie i więcej chłopa zdobyć. O, czekaj tu, a nie, to jest drzewo tylko. Drzewo jest nobelą. Tam są, o, ja wiem, co ja zrobię. Tu jest ten kamolec. Ja go rozłupię. To będziemy mieli też zwykłe kamienie, ale też krew Jotuna. Przetrwano 18 dni. No tak średnio z tym przetrwaniem, ale... ale... jak tak bardzo chcieliście. No ale nie, no ale to jak to tak, że niedźwiedź atakuje nam wioskę, no? Kurde, jestem jeszcze w szoku przez ten atak niedźwiedzia. Jeszcze jestem w szoku przez ten atak niedźwiedzia. No dobra, ale to jest to jakieś takie wyzwanie. Tego niedźwiedzia to przecież ja go tylko łaskoczę tam po tyłku. On tam, wiesz, siekierą, bo tam dziabnę, a on, ha, ha, łaskotki. No, niestety. Niestety. No, wiesz co zrobię? Chodź tu. Kamieniu. Łazie. Dobra. Dobra, cyk. Cyk. Na tora. Ej, on mi też rozpieprzył chyba szary, czy nie? Nie, on coś tam jeszcze mi rozpieprzył. Dobra, zaraz zobaczymy, jak tam jeszcze wygląda. Ten kamień tylko zaniosę. Kurde, całe ognisko mi rozpitolił. Całe ognisko mi rozpitolił. To jest dopiero menda jedna. Społeczna. Kurde, ja się martwiłem, że niedźwiedź gdzieś tam z boku stoi. Gówno tam. Padł mi tutaj, rozpitolił wiochę. Dobra.
Dobra, ale na całe szczęście ten niedźwiedź jak atakuje. Aha, tylko że teraz nie mam patyków. Dobra, uff. Te campfire. Musimy jeszcze zbudować te inne rzeczy. Przypisać kogoś do gotowania też trzeba będzie. Ciężkie życie wikinga. Tyle powiem wam. Tyle wam powiem. Gałęzie potrzebuję. Halo. Do roboty nie robi. Gałęzie potrzebne. A tu jeszcze chyba są, dobra. Ale to on mi rozpieprzył cały żarcie w takim razie. No przecież teraz oni nie będą mieli coś ryć. No nie. A jeszcze dwa razy to. Do roboty, kurde, nie robi. Ja. I teraz wszystkie te przepisy chyba, które też robiłem. Właśnie. No to był taki dobry z gotowania, czekaj. Umiejętności poszukiwania. Gromadzenia zasobów. Mieliśmy jakiegoś takiego kucharza, umiejętności pozyskania skór. Albo poświęciłem tą, co była. Przypisz. Tak, teraz z zadaniami. No i tylko, że teraz właśnie nie mam żadnych zadań. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Ikorasu. Wszystkie grzyby mi tu gotuj. Pani kochana. Mięso. Ja już wszystko tutaj poustawiam na 20. Buraki. No właśnie. I teraz jeszcze inna rzecz. Że widziałem, że też ktoś mi pisał, że po prostu ustawia, że jakąś żywność ma być niegotowana. I wtedy to gnije jako kompost. Raz, dobra. Majwi, ty do roboty. O, grzybki. Tu je. I to mi się podoba. Jak to wygląda? Chata drwala. Lekko godziny pracy. Lekko się zmniejsza. Godziny pracy ci się nie podobają. A ty po nocach pracujesz. No to zapraszam w ten sposób. I sobie zrób tutaj jedną przerwę. Zobaczymy tak, nie? U niego. Jak to tam dalej? Godziny pracy. No to tutaj to samo. Znaczy to samo. No to zrobimy tak. Zrobisz tu sobie rekreację. Tu i tu. I zastosuj. Dobra, powiedzmy, że tak. Dobra. Niepokój w pracy. Zrównoważony harmonogram. Co, nie masz zrównoważonego? Pani, patrz ile odpoczynków tu masz. O, tutaj budują. Tu coś jeszcze było chyba postawione, czy nie? Czekajcie. Bo teraz trochę zgubiłem. Tutaj jakby... A nie, tu jest kora tylko. Aha, tylko że ja teraz nie mam przypisanego nikogo tutaj.
przypisz. To by tu... Czekaj, a ja chciałem przecież przypisać Amelię, no właśnie. Amelia, czy gospodarstwo to tutaj? Tak, potwierdzam. Proszę mi tu pracować. A do warsztatu zaraz też kogoś ściągniemy chyba. Mam nadzieję, że nam się uda. Otwórz. Dobra. Ja mam nadzieję, że też będę mógł tutaj... Będę mógł... Zdeponuj. Dobra, idziemy szukać oko Odyna. Bo to też coraz trudniejsza sprawa, nie? Kawałki metalu. Skąd tutaj kawałki metalu się znalazły nagle? Nie wiem. Ale my szukamy teraz łoka Łodyna. Będzie mógł kamieniarz ciupać te kamienie tutaj. O, jest. Ja bym sobie zaznaczył na razie te oko Odyna tutaj, jak stoję. Zróbmy sobie po prostu znacznik na razie, nie? Oczywiście rachu ciachu. Kurde, ale ten, no, ten atak niedźwiedzia był niespodziewany. Trochę mi rozpieprzył tam trochę, no. Można by było po prostu... No ten sposób na tego niedźwiedzia jest taki, że po prostu pewnie... no taki chwilowy sposób, nie? Że po prostu go będę kajtował, jak będzie taki atak. Bo ja jestem, kurde, na ten niedźwiedziu to ja jestem no, słaby bolek. Ale to może bym potrzebował łuk wtedy. No. Wtedy łukiem to tak przystojnie by było. Dobra. Cyk, 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 cyk. To jedno rozłupmy. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Jere. A mi się mógł też napić. A nie, tu nie ma tego kamienia. Gdzieś, ale gdzieś to był chyba ten kamień taki z wodą, czy mi się wydawało. Może miałem z widy. Całkiem możliwe. Na, na, na. Jeden głaz po prostu przyniesiemy. O, nie zmieszczę się z tym głazem tutaj. Za gruby. Ragnar za. O, jest dobra, pićko. Pi. Dobra. Bierę. Dobra. No, osada pomału powstaje. Ej, ale ogólnie to jest fajna gierka, że tak powstaje tam pomału osada. Nie martwi tylko ciągle ta zima, bo... Jak będzie zima, to będzie źle. To będzie źle. O, ten też niesie głaz. To pierwszy doniesie. Dobra, wygrałeś. Wygrałeś, chłopie. Deponuj. Cyk, kamienie dorzucimy małe. I będę mógł też dorzucić tutaj. Kogo możemy teraz? Nie, niepokój jeźdźcy. Niepokój jeźdźcy burz ma pewną wrażliwość na warunki pogodowe. I w trakcie deszczu zmniejszoną produktywność. Chłaby drwal. Instynkt poszukiwacza. Łączą mnie bardzo silne więzi z naturą. Jestem w stanie zabrać więcej zasobów. O. Dobra. Daj. Dej. O, tutaj możemy teraz... Otwórz menu koszary. To koszary mamy, tylko że co mi to daje, jak... Nie mamy zbyt dużo ludzi też. Jak to w ogóle wygląda tutaj? Zbudowali nam tutaj tą chatkę? Zbudowali. Dobra. Teraz tak. Ja bym zrobił tu. Chata 2, chata 2. Chata, 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 chata. Okej, okay. Czyli mamy tu czterech. I tutaj, tutaj mamy na razie trzech, bo tego jednego poświęciłem. Dobra, to teraz możemy zniszczyć, mam nadzieję. O, co to? Wady burak. Aha, rozmontuj.
szczątki. A, dobra. No nie! Stań! Stań, powiedz, nie jestem sam. To ładny burak, to ja sobie wezmę. Grabie. Drewniana siekiera. To jak ktoś będzie potrzebował. I tutaj w sobie też możemy zrobić tak, że rozmontujemy te łóżko. Tyk. Tyk. Dobra, czyli będziemy po czterech, powiedzmy, w jednej chacie mieścić ludzi, nie? To powinno być wtedy w miarę... No kurczę, no tu nikt nie pracuje na tym polu. A nie, pracuje, dobra. Mam nadzieję, że będzie to sadzić też. Bo zarosło strasznie te pole. Może trzeba by było... więcej rolników trzeba by było. Tak moim zdaniem, nie? Odbuduj. O. O. A, można, można R po prostu wcisnąć i można odbudować te mury. Okej, okay, to jest fajne akurat. Mi się podoba. Okej. Okay. Można otwierać, zamykać. Dobra, mam nadzieję, że... A dobra, radzi sobie na razie. Tylko, że jedna osoba tu może być za mało też. Właśnie, tu mogę na nasiona zdeponuj. Cyk. Przechowalnia jedzenia. Trzeba by było zbudować kolejną chatę też. Moim zdaniem pomału się nad tym zastanowić. Może gdzieś tutaj? Stawić już domek. Chata wodza. Długi dom. Dobra, niech będzie, że tutaj będzie kolejny domek. Jakoś tak... Nie mogę tak położyć? O, o, o. W ten sposób, dobra. Niech oni sobie pomału budują. A ja tymczasem borem lasem. Kurde, zbieracza, a nie, zbieracza mamy. Nie mamy za to. Tak, tu jest przepisany. Otwórz chatkę zbieracza. Tu jest ta zbiera. Umieścił gromadzenie z poszukiwania i gromadzenia. Ja bym może jej bezdomny. Jak bezdomny? Budowniczy. Czemu bezdomny? Moment, co tu się stało, że mamy jakiegoś bezdomnego? Hata, hata, hata. Przepisz. Hata. Był bezdomny on był. Może łóżko zburzyłem, które było jego. Dobra, ale to mam nadzieję, że sobie poradzi. Dobra. Będzie tutaj ziomeczka. Trzeba będzie ją sprawdzić też, jakie ona ma umiejętności, ale chciałbym do warsztatu, nie? Przypisać kogoś na pewno. Kurczę, fajnie by było też chyba jednak rozbudować ten warsztat. Bo materiały w tym momencie mam do rozbudowy. W sensie, że mogę je zdobyć. A może faktycznie by jakieś lepsze narzędzia tutaj można było. Co nam się dzieje? A, ścinają, dobra. A, bo drwal się obudził, dobra. Jak to wygląda? Lekkość się zmniejsza, niepokój w pracy, godziny pracy. Pokaż. Czemu godziny pracy ci nie odpowiadają? Dzień nocy. Doskonale rozpoczynam na nocy, mam lepszy nastrój podczas aktywności w nocy. Ale mój nastrój podopada, gdy nie śpię w ciągu dnia. To śpi więcej. To ty na to.
Właśnie, gdzie się liczy noc, nie? To jest pytanie. Czy 19 to jeszcze jest noc? Już czy jeszcze dzień? Stosuj tak, może zrobimy. Godziny pracy tej znowu nie odpowiadają. No szkurde, no jak mnie to denerwuje z tymi godzinami pracy. Jak mnie to irytuje z tymi godzinami pracy. No to jest takie... Weź się domyśl, nie? Zrównoważony harmonogram. Co to znaczy zrównoważony harmonogram? Strasznie mi to irytuje. Strasznie mi to irytuje. Awersja do deszczu. Lekko się zmniejsza. Lekko się zwiększa. O, on ma zrównoważony, bardzo dobry ma harmonogram. Ale ten ma niby podobny zrównoważony harmonogram, ale już mu się nie podoba, nie? Powiedzmy, że tutaj. O, co ty na to? Jak mnie to irytuje z tym harmonogramem. To jest tak irytująca mechanika tutaj. Znaczy może nie tyle mechanika, co jest na domyśl się, nie? Jaki jest dobry harmonogram? No kurde, pogadajmy, ludzie. Jak, w jakie godziny wam odpowiadają? Dobra, tu widzę, że gotują. Dobra. Gotowany burak zjedzony. Tu widzę... Co tam? Godziny pracy lekko się zwiększa, ale tu mamy, że... Lekko i tak się zwiększa. Grzyby zbiera. Nie mogę co? Nie mogę znaleźć cebula. No bo jeszcze nie wyrosła. Kurde, to... Ej, dobra, ale widzę, że też trochę im chyba... Zrównoważone punkty domostwa, niewielkie zwiększenie szczęścia. Że już nie mają tego minusa a propos, że obrony nie ma. Faktycznie to zbudowanie tego płotka dało coś. Że jednak oni powiedzieli, że o, fajnie, płotek. Podoba mi się. Tak więc przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. Na ile? Może tu bym trochę pomógł im zbudowaniem. Bo te chaty, no, będziemy potrzebowali na pewno do następnych. Następnych mieszkańców. No bo mamy tak. Moglibyśmy. Kurczę, no nie, no, i na pewno warsztat jest potrzebny. Później na pewno chciałbym ulepszyć też warsztat, nie? Tylko niech mi zbudują kolejny dom. Ulepszenie warsztatu, to może będziemy mogli już robić jakieś, kurczę, klocki, klocki lepsze. Druga rzecz, że ubrania, no właśnie, a my mamy jakieś wytwórnia węgla, nie, warsztat. Gdzie można będzie robić ubrania? Tego jeszcze nie wiem. Dom myśliwego, dom rybaka, zbieracza, dom myśliwego, wejście do jaskini. Może w warsztacie, tylko że w jakimś poziomie drugim. Bo wtedy też by się przydało takie ubranie zrobić na zimę, nie? No i też z tego, co też czytałem, drewno opałowe by się przydało. To znaczy, co jest tutaj? Słoma. O, przyszedł! Gro! Gro, gro, gro! Chodź tu, człowieku. Pokaż się. Pokaż się, co ty masz za tutaj ten. Dobre drogi, przekracza prędkość... Silnie zalecane. Praca zmniejsza... Praca... Co? Praca zmniejsza poziom szczęścia. No, naprawdę? nie. A pewność, że jest to początek lepszej drogi. A, ale czekajcie, to są ten. Instynkt poszukiwacza. Okej, okay, błogosławieństwo żniw, wędkarz, przypływ odporności.
No, praca zmniejsza szczęście, no. Kto by pomyślał? Dobra, masz. Będziesz tak pracować. Teraz tak. Gro. Przede wszystkim to... Będziesz tu mieszkać. A drugie przede wszystkim będziesz... Tu pracować. Niech będzie. Niech będzie, że tu będzie pracować. To sobie tak zrobimy. Tam gdzieś widziałem, że też mi się świecił kamień. Gdzieś na blisko. Ale w nocy go widziałem, teraz już... Nie widzę. Tu mogę dorzucać kolejne właśnie kamienie. Dobra, ale to zaczyna jakoś wyglądać. To przydałby się jeszcze jeden rolnik przynajmniej. A co jest teraz? To też by była może dobrą rolniczką. Tylko bym potrzebował teraz kolejną chatę. Kolejną chatę. Ta. Chata. Chata. O, jest tam kamień, widzę go. Na widoku. Tutaj wycinane drzewa. Ej, ale ten... Zastanawiam się teraz, czy ten niedźwiedź tutaj dalej jest? Przy tym kamieniu? Ej, idę zobaczyć w ogóle. On tu gdzieś był, nie? Tu jest dużo kamieni tych z krwią. On jest tu cały czas. Kiedyś trzeba będzie go upolować. Kiedyś trzeba będzie go upolować i będzie mięso. Tu widzę, dużo jest tych kamieni z krwią Jotuna. Może byśmy sobie jeszcze pozbierali też kolejne. Cyk. Kolejny dzień przetrwałem. Ile to można to tak nazwać? Ale musiałbym sobie zrobić też jakąś pałkę. Hawkinsona. O, cztery kamienie to będzie akurat na nowego członka załogi. Który może być na razie bezdomnym. Ale będzie budowniczym, powiedzmy. Dobra. Dzień dobry, wiosko. Asia, ja nie potrzebuję kamieni do tego. Może od razu zaniosę. Bo z tego co pamiętam, to tam trzeba było dużo tych kamieni dosyć przedłożyć. No właśnie. Cyk, proszę bardzo. Pomogłem, przynajmniej od razu. Cyk, raz, dwa, trzy, cztery. Activate. Kogo my tu mamy? Niezłomna determinacja posiada niezachwiany hard ducha, dzięki któremu nie wpływają na mnie negatywne efekty niepokoju. To pozwala mi zachować stanowczość i skupienie nawet w obliczu przeciwności losu. To jest spoko. Cień nocy. Doskonale sobie radzę w nocy. Nowe szkolenie. Pracuję nad swoimi praktykami duchowymi w ciągu dnia. Sprawia, że są skuteczniejsze i potężniejsze. Opiekuń roślinności. Na wiosnę. Ej, to może być dobry rolnik. Zapraszam. Co tam? Jaki twój problem jest? Zaczynam czuć głód. Potrzebuję trochę składników grzyby i szare grzyby. A, dobra, tam. Lekko się zmniejsza. Godziny pracy. Słuchaj, no, że ty, chłopie, odpoczywasz, leczenie. Panie w niechronionych domach obniża szczęście. Co to znaczy niechroniony dom? Przecież jest chroniony. Całą noc pracuję i go chronię.
godziny pracy. On w nocy chce. Ale jest w nocy. Może takie bardzo nocy. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Nie przesadzajmy już trochę z tym, żebyś tam jeszcze bardziej... A ty co ty masz? Niezrównoważony harmonogram? No co jest niezrównoważonego w tym harmonogramie? Praca na niechronionych stanowiskach, praca obniży. A gdzie ty pracujesz w ogóle? Atarożen. A czemu niechroniony? Już jest chroniony. Wysady. I nie wiem, czy ja muszę tutaj kolejne płotki stawiać w takim razie. A to wygląda. Cyk. Oho. Jeszcze mi się siekiera zepsuła. Dobra, ale tu pójdę na warsztat. Powinna być zawsze jedna siekiera zrobiona w tym warsztacie, nie? Siema. Dobra, jest. A czekaj. Nie siekiera ja potrzebuję. Tylko ja potrzebuję w takim razie... No? Czekaj, bo ja wszystko mam. Było pod dwójką. Ilof mam. Motykę mam. Moment, co ja potrzebuję do... Nie no, mam, dobra. Kilof potrzebny, ale to... A czemu mi ten? Może miałem kilof, a który się zniszczył. I teraz... O. Ale trzeba będzie po prostu płoto postawić. Nie wiem, może też im trochę da jakby poczucie bezpieczeństwa. Że są chronieni. Chociaż nie są. Dobra. Moi mili Państwo, przeżyliśmy atak niedźwiedzia, to jest już jeden wielki plus. I zobaczymy co dalej, kurczę, chociaż nie chciałbym, żeby mi odchodzili nagle ci mieszkańcy. O, a tutaj proszę bardzo znika panna i się pojawia. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie jakieś porady w komentarzach, bo ja zawsze wszystkie czytam. Nie zawsze uda mi się je wdrożyć, ale zawsze i nie ze wszystkich też korzystam po prostu, nie? Ale z części na pewno. Do zobaczyska w takim razie w kolejnym odcinku. Kurde, ale tutaj znowuż nie pracuje nikt chyba. A nie, no i czemu tu znowu nikt nie, a nie pracuje? Ale zobaczcie, to jest... Dobra, nie, sadzi cebulę, dobra, nie jest źle. Mam nadzieję, że... Bo tu też za mało jest tych rolników. Potrzebuję więcej tych do roli. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara. Ej, daj grzyba. Jednego. A chcę jeść. Dzięki.